Cześć. Luty jest miesiącem remontów, do tego stopnia, że nawet nie mam w tym momencie jak nagrać z mieszkania, dlatego że też sobie tam parę rzeczy malujemy i poprawiamy. Remontuje się moje mieszkanie, remontują się też samoloty. Było już o Antku ze Świdnika, ale pojawił się nowy temat, mianowicie dotyczący szybowców z Gliwic. Szybowce są bardzo bliskie mojemu sercu, jak wiecie. I kiedyś byłem w Gliwicach, gdzie pan Witold Nowak pokazywał mi zabytkowe szybowce, które tam były zdeponowane w hangarze. Tutaj pojawi się link do filmu z mojej wizyty właśnie w Gliwicach. I teraz pojawiła się szansa, żeby te szybowce nie tylko leżały w hangarze i mogły być oglądane na ziemi, ale żeby latały. Znowu jest zbiórka, potrzebne są pieniądze, ale tym razem w skali lotnictwa one są naprawdę kwotami niedużymi, a można przywrócić polskiemu niebu dwa bardzo nietypowe szybowce. Pierwszym z nich jest SZD-40X Halny, czyli wyczynowy dwumiejscowy szybowiec, o którym już kiedyś nagrałem film. To jest szybowiec dwumiejscowy, ale jednosterowy, łączący w sobie różne bardzo ciekawe technologie, na którym pobito wiele rekordów. Szybowiec, który miał doskonałość 43, co w tamtych czasach, jak na dwumiejscowy szybowiec było to bardzo dużo. Miał klapy szybkościowe wychylane do góry. Bardzo ciekawy szybowiec. Natomiast drugi szybowiec to jest szybowiec SZD-35 Bekas. Bekas to z kolei miał być następca Bociana. Dzisiaj się może trochę śmiejemy, że no jak to, Bocian to jest taki szybowiec niezastąpiony, kto chciał go zastąpić. No był taki projekt na zamówienie NRD, żeby unowocześnić Bociana, miał to właśnie być szybowiec Bekas, ale Bekas okazał się no niegodnym następcą Bociana, to zamówienie zostało wycofane i w efekcie został jeden egzemplarz. Halnego zbudowano w ogóle tylko jeden egzemplarz, Bekasy zbudowano latające dwa, do tej pory zachował się jeden i te dwa szybowce mogą być przywrócone polskiemu niebu. I tutaj naprawdę nie trzeba wiele, bo one potrzebują nowych przyrządów, radiostacji, pasów bezpieczeństwa, kompletu tam zaczepów i tego typu w sumie niewielkich rzeczy. Każdy z tych szybowców, aby powrócić między kumulusy, potrzebuje kwoty niewiele większej niż 6000 zł. Dziękuję jednemu z widzów Zabytków Nieba, który w komentarzu napisał o tym, że ta zbiórka jest. Ta zbiórka niestety tak była nazwana, że no gdyby nie jego komentarz, to o tej zbiórce bym się nie dowiedział. No i oczywiście, jak w przypadku każdej zbiórki, którą reklamuję, do tej również się dokładam. W opisie do filmu macie link do zbiórki, link do mojego filmu z Gliwic i link do filmu o szybowcu Halny. A ja jadę nagrywać kolejne odcinki Zabytków Nieba. W najbliższym czasie pojawią się odcinki wyjazdowe. Pokażę samoloty w ich naturalnym środowisku. Do zobaczenia. I pamiętajcie, dlaczego szybowiec lata? Bo ktoś za to płaci.